Patrząc matematycznie, możemy powiedzieć, że mamy 221 rok rewolucji. Czy uważa pan, że rewolucja trwa? My już tylko od wielu lat, nie zdając sobie pewnie sprawy z tego, żyjemy pozytywnymi konsekwencjami rewolucji francuskiej. Deklaracja praw człowieka otwarła przed Europą i światem te wszystkie możliwości wolnościowe, swobody obywatelskie, z których korzystamy nawet bezrefleksyjnie już dzisiaj, o które jeszcze w latach 80. walczyliśmy. Więc to są ewidentne pozytywy tamtej pierwszej założycielskiej, mitycznej rewolucji, która jako fakt historyczny była zbrodnicza i okrutna. No ale ciągle pan penetruje w temat rewolucji, w niezgody, w sprzeciwu. Teraz już jakby z innej perspektywy, bardziej jest to już perspektywa estetyzująca, mniej w niej jest krzyku, a więcej czasami bym powiedział filozoficznego dystansu. No tak, zmienia się człowiek z latami. Mnie z wczesnej młodości, z okresu jeszcze starć z komunizmem, zostało takie przekonanie, że nie można się ze wszystkim podporządkowywać światu, że jeżeli człowiek czuje, że należy się przeciwko jakimś tam fragmentom choćby życia czy całości świata buntować, to należy tego dokonywać, zdobywać się na odwagę. To zresztą zapisane jest i w naszej tradycji historycznej, i w literaturze, i jakoś tam w pamięci. Nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, ale my wszyscy jesteśmy nie tylko spadkobiercami, jak mówiłem, na przykład Deklaracji Praw Człowieka, Rewolucji Francuskiej, ale jesteśmy także spadkobiercami na przykład rewolucji 1905 roku, zapomnianej rewolucji organizowanej przez Polską Partię Socjalistyczną z Piłsudskim na czele, której środków używaliśmy jeszcze w latach 80. walcząc pod sztandarami Solidarności. Więc warto o tym czasami pamiętać, warto o tym myśleć, tym bardziej, że ta problematyka wcale nie jest jednoznaczna, apologetyczna, że każdy bunt bywa, że przekracza dopuszczalne moralnie granice, że on może ze problematyki społecznej rozciągać się na problematykę na przykład rewolucyjną, jak to jest w Dziadach, metafizyczną, jak to jest w Dziadach Mickiewicza, i wtedy może razić jakieś takie proste uczucia religijne, że to jest w sumie taki kompleks, taki węzeł problematyki, do którego warto wracać. Ciekawy koncept. Wolne miasto Gdańsk, Stanisława Przybyszewska, w Termidor. Ja tam jeszcze widzę w dystansie Wicza Pokojskiego, który bez wątpienia jako pański bardzo dobry znajomy gdzieś przy tym koncepcie w palce maczał, składając panu propozycję. Właśnie jak to było, bo te elementy i w ogóle cały koncept jest dla nas gdańszczan frapujący. Wicza zaproponował mi, żebym pomyślał o spektaklu na plener i żeby to był spektakl związany z Gdańskiem. Dyskutowaliśmy trochę o różnych możliwych tematach i pojawiła się ta idea z Przybyszewską. Stanisława Przybyszewska z głodu, nędzy i morfiny umierała w 1935 roku w Gdańsku, zajmując się właśnie problematyką Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Miałem poczucie, że ona niektórych bohaterów tej rewolucji, przede wszystkim Robespiera, wręcz kochała. Zajęta sobą i zajęta tamtą rewolucją, nie dostrzegała nawet, że na ulicach Gdańska zaczyna się następna rewolucja. Rewolucja tym razem prawicowa, rewolucja nacjonalistyczna i faszystowska. I te wątki postanowiłem zbić, robiąc przedstawienie.
mój przyjaciel Maciej Rębasz, poznański poeta, napisał tekst dotyczący jak gdyby potencjalnego, możliwego życia wewnętrznego Stanisławy Przybyszewskiej w miesiącu śmierci Stanisławy Przybyszewskiej, którą odwiedzają duchy tych rewolucjonistów sprzed 140 lat wtedy. I równocześnie dołożyliśmy do tego kilka scen, niewielkich skrótów z dramatów Stanisławy Przybyszewskiej i wprowadziliśmy wątek tego Gdańska, gdzie rodzi się faszyzm. Te trzy elementy zbite, skonfrontowane stały się kanwą przedstawienia, które realizujemy z teatrem Miniatura. Robił pan niedawno Dziady i w tym nowym koncepcie gdzieś tam słychać jakiś swoistego rodzaju postscriptum, także Wesele się gdzieś tam kłania postaci w dramatu. Proszę powiedzieć, jak się pracowało z tą ekipą poznańsko-gdańską, bo to jest taka swoistego rodzaju mieszanka, prawda? Tak, no poznaniaków, którzy w tym projekcie o Przybyszewskiej, który nazywa się Termidor 143, licząc według kalendarza rewolucji francuskiej, Przybyszewska umierała w roku 143, czyli w 1935. Termidor to miesiąc letni, gorący we Francji. U nas byłby to przełom końcówka lipca i pierwsza część sierpnia. W Termidorze 142 lata wcześniej stracił głowę ulubiony bohater Przybyszewskiej. W tym samym miesiącu ona umierała w Gdańsku, stąd tytuł przedstawienia. Pracowałem w Miniaturze z tamtą ekipą, no powiem, z pewnym zaskoczeniem. Teatr dla dzieci wymaga od aktorów ograniczenia części środków, którymi oni dysponują. Okazało się, że wielu aktorów z Miniatury jest bardzo bogatych w możliwości aktorskie i pracowało mi się, powiem to bez żadnej przesady, świetnie. Myślę, że dla nich było to interesujące i wciągające i że oni próbowali sobie takiej ekspresji, której na co dzień nie mają szans użyć. A dla mnie to było także interesujące, bo odkrywałem w nich możliwości, których na scenie w przedstawieniach dla dzieci nie widać. Czy pański spektakl wpisuje się w zamierzenia, no w trwającą od kilku ładnych lat dyskusję? Co chwila mamy jakieś wystąpienia wściekłych, oburzonych. No niestety, biorąc pod uwagę specyfikę mentalów dzisiejszych, tych wściekłych, oburzonych, oni są wycofani, są zamknięci, brakuje tego ciągu dalszego. Nie tak za naszych dobrych czasów, co? Ja robię spektakl o rewolucji, ale nie zamierzam uprawiać agitacji rewolucyjnej. Wręcz przeciwnie, ja mam poczucie, że jest to temat, do którego trzeba podchodzić ostrożnie, bo między takim wybuchem uczuć moralnego oburzenia i uczuć politycznych, a przekroczeniem granic moralnych jest bardzo cienka ściana, więc o tym warto pamiętać. Przybyszewska jest postacią dla mnie jako autorka, jako pisarka, postacią ze wszechmiar pozytywną, ale jej miłość do gilotyny